Witam Państwa po przerwie. Nazywam się Łukasz Wojtasik, jestem pracownikiem w Fundacji Dzieci Niczyje, koordynatorem programu Dziecko w sieci Fundacji Dzieci Niczyje. Witam Państwa na pierwszej sesji równoległych podczas naszej konferencji, sesji zatytułowanej Szkoła a bezpieczeństwo uczniów w internecie. Szkoła, proszę Państwa, jak wiadomo, odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa i to w wielu wymiarach. Szkoła daje dzieciom, zapewnia dzieciom dostęp do internetu. Dzieci korzystają w szkole z mediów elektronicznych, z prywatnych telefonów komórkowych, tak więc zapewnienie bezpieczeństwa zarówno na poziomie zasad korzystania z tych mediów, jak i zabezpieczenia technologiczne infrastruktury informatycznej w szkole to jeden z aspektów tej kwestii, tego problemu. Natomiast dalej szkoła edukuje, szkoła wychowuje i włączenie problematyki bezpieczeństwa czy zagrożeń w internecie, bezpiecznego posługiwania się nowymi mediami to jest kolejny aspekt. W końcu szkoła reaguje, powinna reagować na przypadki krzywdzenia dzieci w internecie, na przypadki dostępu dzieci do nieodpowiednich treści, przypadki przemocy rówieśniczej, o której była już dzisiaj mowa. Tak więc no jest to wielowymiarowa kwestia, o której będziemy dzisiaj mówić. Przed nami 5 prezentacji. Dla porządku powiem, że ostatnia z planowanych prezentacji nie odbędzie się, bowiem prelegent z organizacji Cyber Peace Initiative nie dojechał niestety na konferencję, tak więc 5 prezentacji, na każdą z nich mamy około 20 minut, po każdej z nich proponuję około 5 minut na pytania od Państwa. I tak, pierwsza prezentacja pana Siegfrieda, lub jak się dowiedziałem w przerwie krócej, Zigiego Czernochorskiego, reprezentant Ministerstwa do Spraw Młodzieży, Edukacji, Nauki i Kultury. Pan Siegfried jest specjalistą w dziedzinie mediów i edukacji medialnej. Jest zaangażowany w programy rządowe, które jakby no, zagospodarowują ten temat. Tak więc zaprezentuje nam projekty, rozwiązania w tym zakresie realizowane w Niemczech. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za ciepłe przyjęcie i za wszelkie dobre pomysły, za dobre inicjatywy, które przedstawiono dziś rano, zwłaszcza te związane z zagrożeniami, jakie noszą nowe media ze sobą, a kwestie cyberprzemocy występują na całym świecie, również w Niemczech. I chciałbym Państwu przedstawić moje przemyślenia na temat ogólnej struktury, na temat strategii. I chciałbym też powiedzieć parę słów na temat projektu, który obecnie realizujemy w niewielkiej części Niemiec, Nadrenia Palatynat. To niewielki obszar w Niemczech południowo-zachodnich przy Luksemburgu, około aż 4 milionów mieszkańców i to jest obszar, za który odpowiadam. Odpowiadam jedynie za strategie realizowane przez rząd regionalny, a nie przez samorządy lokalne. To one odpowiadają za utrzymanie struktury sieci informatycznej w szkołach. Bardzo krótko chciałbym w swoim wystąpieniu wspomnieć o zmianach, o nowym internecie, o Web 2.0, o wyzwaniach, jakie to ze sobą niesie dla całego szkolnictwa, w jaki sposób znajomość mediów może pomóc w szkolnictwie, w edukacji, podstawowe założenia, pewne program nauczania, cele nauczania w Niemczech i na koniec studium przypadku opisujące program rządu regionalnego, czyli kompetencja medialna, najlepsza w klasie czy w pierwszej klasy,
a współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Dziś rano wiele mówiono złego właściwie na temat internetu, ale myślę, że jeżeli chodzi o jego wymiar, walor edukacyjny, jest też wiele dobrych stron, który internet oraz wszelkie inne media cyfrowe dają. Nie powinniśmy o tym zapominać, a często przesadzamy, często wyolbrzymiamy złe strony, a bywa, że zapominamy, że internet przecież i media elektroniczne mogą wiele dobrego wnieść do szkoły, mogą pomóc przyczynić się do rozwoju, mogą pomóc w nauce. Mówię o nowej kulturze nauki, uczenia się, która jest możliwa dzięki zastosowaniu mediów. 90-95% uczniów, młodzieży w wieku od 12 do powiedzmy 18 lat zapisało się na jeden z niemieckich portali społecznościowych czy serwisów społecznościowych. Jest to serwis dla studentów i serwis dla uczniów. 15 milionów uczniów i studentów jest obecna na tych serwisach. Jest serwis Kto na kogo i też lokalny niemiecki serwis społecznościowy. Ale tutaj też dynamika zmian jest znaczna. 3 lata temu właściwie nawet nie moglibyśmy o tym mówić, a zapewne za 2 lata sytuacja też się diametralnie i radykalnie zmieni. Pojawią się nowe okoliczności zagrożenia. Rasizm na przykład, zwłaszcza rasizm reprezentowany przez stronnictwa prawicowe, skrajnie prawicowe, które wykorzystują te narzędzia, które wykorzystują internet do dostarczania, porzucania treści rasistowskich. Są przypadki przemocy, uzależnienia od komputerów. To też jest problem. Dotyka on jednak stosunkowo nielicznej grupy. Cyberprzemoc. Wiemy, że około 30% uczniów miało do czynienia z cyberprzemocą w tej czy innej postaci. A cyberprzemoc też nie jest pojęciem sprecyzowanym. Nikt do końca nie wie, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy. Urabianie, a poza tym w Niemczech są kwestie prawa autorskiego, a uczniowie pobierają jakieś treści z internetu, nauczyciele nie bardzo wiedzą, czy robią to legalnie, czy nie. Dalej, a w portalach, serwisach społecznościowych jest ta kwestia ochrony danych osobowych, a o tym też wiele mówiono dziś rano. Poza tym, a w dyskursie politycznym w Niemczech były pewne sensacyjne przypadki, kiedy w 3 miastach, miejscowościach niemieckich, uczniowie zastrzeli czy zabili bądź kolegów, bądź nauczycieli, i we wszystkich tych 3 sprawach gry komputerowe bądź internet były czynnikiem. Nie do końca określono, w jakim stopniu to wpłynęło na zachowanie tych uczniów. Zawsze jednak pojawiają się dyskusje, zablokujmy dostęp do internetu, albo też nie dopuśćmy do sprzedaży pewnych gier komputerowych. Zresztą w Niemczech są dość rygorystyczne kontrole i tak. A pojawia się nowa kwestia socjalna, społeczna, taka przepaść cyfrowa pomiędzy 3 grupami uczestniczących w życiu szkoły. Dla uczniów jest to ich świat, świat, do którego chcą przynależeć, a kto nie chce do tego przynależeć, jest właściwie marginalizowany, a nie przez kolegów. Z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy chcą uczyć, którzy chcą przekazywać wiedzę naturalnie, przygotować ich do wejścia w dorosłe życie, w życie zawodowe, przygotować ich do studiów wyższych oczywiście, i są też rodzice, i jak mi wiadomo, często rodzice nie bardzo wiedzą, czym zajmują się dzieci, a dzieci to jest inny, obcy dla nich świat. A w Niemczech 70% uczniów ma we własnym pokoju dostęp do komputera.
komputera czy dostęp do internetu, mogą grać i tam im nikt nie przeszkadza i naprawdę nie wiadomo, czym się tam dzieci zajmują w swoim pokoju przed ekranem. Podstawowa strategia szkolnictwa i powinna zakładać uczenie technika czy znajomości mediów. Znajomość mediów, nowych mediów, to nie tylko internet, to również obejmuje media tradycyjne, media, czyli gazety, jak również książki, bo jeżeli ktoś nie czyta książek, to nie będzie się dobrze, sprawnie poruszał po internecie. A w Niemczech są prowadzone dyskusje, zastanawiamy się, co byłoby, co jest najlepsze, co jest lepsze, internet czy książki. Jednak moim zdaniem, a to dyskusja nie prowadzi do nikąd, staramy się łączyć różne media, staramy się uczyć po prostu znajomości mediów, umiejętności poruszania się po świecie mediów. A szkoły zwykle traktują informatykę jako narzędzie, czy też media jako narzędzie, wykorzystują jako pomoc dydaktyczną, jako sposób, nie wiem, uczenia się, zdobywania wiedzy, informacji. Można też, nie wiem, jakieś prezentacje w PowerPoincie robić jako praca, nie wiem, semestralna czy coś takiego, ale znajomość mediów również obejmuje wiedzę o samych mediach, o ich twórczym potencjale, o tym, jak analizować media i w jaki sposób też odpowiedzialnie postępować, jak radzić sobie z tym w sposób odpowiedzialny. Zatem oświata musi obejmować obie strony, zarówno media jako narzędzie i media jako przedmiot i jako podmiot. Więc było w Niemczech, organizowano wiele, były wiele wypowiedzi, padały wypowiedzi z ust politycznych, właśnie opowiadające się po stronie takiego poglądu, a jak wyglądają programy nauczania, a Niemcy są podzielone na kraje związkowe, 16, i każdy z tych krajów związkowych prowadzi własną politykę oświatową, ale ogólna odpowiedzialność określona przez konferencję federalnych ministrów edukacji prowadzi do opracowania ogólnokrajowych pewnych norm wytycznych dotyczących oświaty, które między innymi zakładają naukę o mediach, czy naukę, jak posługiwać się mediami, a szkoły specjalne, szkoły zawodowe, pewne specjalistyczne kierunki nauczania. Nie ma jednak wyraźnego, odrębnego przedmiotu w szkole, nauka o mediach. Są osobne przedmioty, gdzie media, właśnie na informatyce na przykład, czyli jak móc przygotować, jak przygotować się na studiów wyższych, czy edukacja informatyczna, jak to nazywamy, a w wieku lat 13-14, a można zapisać się na ten profil do szkoły o takim profilu. Wiele szkół też oferuje kursy zakończone przyznaniem europejskiego certyfikatu znajomości komputerów. Jedną z modułów nauczania, czy nie jest to i tylko jak posługiwać się komputerem, są też tam treści związane z bezpieczeństwem w internecie. Dla nas uczenie tej znajomości mediów jest pewnym, podlega ocenie, znaczy oceniamy jakość kształcenia i uważamy, że właśnie każda szkoła powinna w ten czy inny sposób uczyć o tych zagadnieniach i kiedy wizytujemy szkołę, kiedy kurator wizytuje szkołę, patrzy, jak jest to realizowane, ewentualnie podpowiada, jak można by to usprawnić. Ta analiza prowadziła do przyjęcia decyzji politycznej przez władze nadrenni Palatynatu w roku 2007, czyli ta decyzja zakładała stworzenie 10-punktowego programu, który łączy w ramach jednej strategii te 10 elementów. Niestety jest to dostępne wyłącznie w języku niemieckim. Ta witryna internetowa też jest dostępna wyłącznie po niemiecku. Niestety nie ma jak dotąd wersji angielskiej czy polskiej.
Nie chcę omawiać wszystkich 10 punktów, a chciałbym się skupić na wybranych elementach. Ważne jest, aby politycy uznali, że jest to jedna z ważniejszych, czy jedna z ważnych zagadnień w szkolnictwie w tej chwili, a toczy się dyskusja w naszym lokalnym parlamencie na temat odpowiedzialności w internecie. Powstała komisja, która wysłucha ekspertów i na koniec swoich obrad opracuje wytyczne zalecenia, które mają kształtować strategię naszego kraju związkowego w tym zakresie. Staramy się w miarę możliwości pomagać szkołom, zapewniając infrastrukturę informatyczną, a laptopy, interaktywne tablice oraz standardowe sieci komputerowe przekazujemy bezpłatnie, które zapewniają podstawowe standardy bezpieczeństwa, czyli można blokować, można filtrować niepożądane treści. Jest biała lista, czarna lista i dzięki temu nauczyciel może zapewnić pewien standard nauczania. Wiemy, że oczywiście to nauczyciele, a w pierwszej kolejności odpowiadają za to, co się dzieje w klasie i tak być powinno. Nie chcemy tego zmieniać. Chcemy jednak pomagać nauczycielom w wykonywaniu ich obowiązków zawodowych, a staramy się szkolić razem z ClickSave, czyli niemieckim partnerem, współorganizatorem tej konferencji, a szkolenia dla nauczycieli, doskonalenie zawodowego. Jest podręcznik zawierający, a między innymi konspekty lekcji też. Mamy 40 ekspertów, którzy następnie uczą kolejnych, uczą nauczycieli w szkołach i liczymy na to, że dotrzemy do końca przyszłego roku do każdej szkoły, że w każdej szkole będzie przynajmniej jeden ekspert, nauczyciel, który wie, jak to wygląda, i który też będzie mógł swoim kolegom w pokoju nauczycielskim. Również dyrektorzy placówek oświatowych są dla nas ważnym partnerem. Staramy się również im uświadomić, że odpowiadają za co się dzieje w szkole w tym względzie, aby właśnie pozyskać ich pomoc, przychylność. Wiemy, że strategia strategią, ale nie można jej zrealizować bez udziału samych uczniów. Dlatego realizujemy pewne strategie rówieśnicze, to znaczy są tacy specjaliści, uczniowie, wybrani uczniowie, których szkolimy, licząc, że oni przekażą, powiedzą kolegom i koleżankom, jak bezpiecznie i właściwie korzystać z internetu. Czyli taka nauka rówieśnicza, bo w końcu uczniowie uczą się od siebie nawzajem, a wiele rzeczy nie nauczyli się od nauczycieli czy rodziców i jeżeli możemy dotrzeć do takich wpływowych, w tym znaczeniu tego słowa, uczniów, a może to być dobra strategia, dobry sposób, żeby ich odpowiednio przygotować, żeby również chcemy też wykorzystać Dzień Bezpiecznego Internetu jako okazję, by organizować imprezy dla naszych uczniów, żeby uczniowie oraz wiedzieli, że są ważni, że myślimy o nich, a w przyszłym roku również chcemy zaangażować tych wybranych przez nas uczniów. Jest z myślą o rodzicach, przepraszam, a dajemy rodzicom możliwość konsultowania się z ekspertami. Jeżeli mają jakieś pytania związane z internetem, każda szkoła może otrzymuje 200 chyba euro na właśnie zaproszenie, jeżeli jest taka konieczność zewnętrznego eksperta, by opowiedział rodzicom o internecie, by odpowiedział na ich pytania. A współpracujemy z bardzo wieloma partnerami, ClickSave, Intel, producent mikroprocesorów, Microsoft, niemiecka inicjatywa D21, inicjatywa niemieckiej branży informatycznej czy komputerowej, która również uczy, jak właściwie korzystać z internetu. Ponadto konieczna jest regionalna struktura, która pomagałaby szkołom, dlatego mówimy o sieciach partnerów, które pomagają szkołom, dają informacje, materiały,
pomocnicze i do których można się zwrócić w razie ewentualnych pytań. Współpracujemy również ściśle z policją. Policjanci, funkcjonariusze mają pogadanki w szkołach na temat na przykład aspektów prawnych korzystania z mediów cyfrowych. Mamy też bardzo dobrą współpracę z Urzędem Ochrony Konsumenta. Telefony komórkowe na przykład bywają dużym obciążeniem finansowym. Pomagamy na przykład rodzicom, jeżeli rachunki są za wysokie, coś takiego. I współpracujemy też z jednostką do spraw ochrony danych osobowych, bo zdarza się, że uczniowie udostępniają swoje dane osobowe. Staramy się wyczulić ich, żeby tak nie postępowali. Nie mam podsumowania swojego wystąpienia. Ten projekt bowiem rozpoczął się zaledwie 2 lata temu, a będzie prowadzony jeszcze przez 2 lata. Przynajmniej rząd przeznaczył dodatkowe 10 milionów euro na realizację tego projektu ostatnio. Ponadto udało się nam w tym roku zdobyć więcej środków. Rząd bowiem uznał, że nasz program jest dobry i możemy zatem więcej środków inwestować w nasze działania, które mają na celu pomóc szkołom, jak właściwie korzystać z dobrodziejstw internetu. A ja od dawna pracuję w szkolnictwie, w edukacji. Moim zdaniem jest to właściwa strategia, ale zobaczymy, co uda nam się osiągnąć do roku 2011. Tymczasem dziękuję za uwagę. Thank you very much.